Dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie, to jest kanał Czarno na Białych. Dzisiaj witam was na estradzie, na naszej YouTube'owej estradzie. To jest ten wielki dzień, kiedy zaczynamy nasze próby już takie ostateczne do koncertu. Mój jest ten kawałek teatru i właśnie dzisiaj wam pokażę trochę kulisy całego tego przedsięwzięcia. Zaczynamy, o tu jest właśnie cały gospodarz, możemy tutaj przywitać naszego serdecznie gospodarza całego tego lokalu. Jesteśmy właśnie w restauracji Singers, to właśnie tutaj odbywa się nasz dzisiejszy koncert online. Jeżeli chodzi o koncerty online, trudność jest taka, że akustyk musi mieć zupełnie inne pomieszczenie do tego, żeby nagłośnić koncert. Tutaj właśnie siedzi akustyk i skupia się totalnie na dźwięku, tylko i wyłącznie na tym dźwięku, który będzie przekazywany bezpośrednio do waszych odbiorników. Idziemy dalej, tutaj patrzymy, wszystko jest pięknie posprzątane, poukładane. Zapraszam was serdecznie, tu jest, mamy już naszą salę, gdzie odbywa się nasz koncert. O 19:00 będziemy już na żywo. No i co? I zaczynamy nasze pierwsze takie przygotowania muzyczne. Nagłaśniamy wszystkie instrumenty, nagłaśniamy wokale. Jeżeli chodzi o odsłuch, to jest jedyne miejsce, z którego w ogóle będziemy cokolwiek słyszeć, bo tak jak widzieliście, całe nagłośnienie właśnie mieści się w osobnym pomieszczeniu i to jest właśnie to, co wy będziecie słyszeć. Są również nasi pierwsi już dzisiaj aktorzy, którzy przyjechali troszkę za wcześnie, bo nie mieli co robić w domu. Jest Karol Dross, którego znacie już bardzo dobrze z naszej YouTube'owej gwiazdy. Karolu, jak się masz? Bardzo dobrze. Ja byłem na czas, to inni się dobrze. Faktycznie Karol był na czas, to prawda. Marta Burdynowicz właśnie się obudziła, jest godzina 12:00, ale już do nas jedzie Martę Burdynowicz, też znacie z gwiazdy. Wybaczamy jej, ponieważ jest gwiazdą. Idziemy dalej. Zapraszamy. Jest również nasza inna gwiazda, która jest teraz również bardzo zajęta. Jest tak, że czasami aktor jest na próbie, ale w wolnych chwilach też pracuje, ponieważ jest na drugiej próbie, tym razem do musicalu. Jakiego pani się przygotowuje? Nie nazwałabym tego musicalem. A co to jest? Taka świąteczna sztuka. Świąteczna sztuka, słuchajcie. To jest Agnieszka Tylutki, która przygotowuje się do świątecznej sztuki. Ale gdzie to będzie? W Olsztynie. No dobrze, skoro w takim razie jest to świąteczna sztuka w Olsztynie. Zapraszamy was serdecznie na świąteczną sztukę do Olsztyna. Dobrze. Agnieszka Tylutki również jest dzisiaj naszą wokalistką. No a na razie mamy tak jeszcze tutaj luźno dość bardzo, ponieważ czekamy jeszcze tutaj. Okej, mam nadzieję, że jakoś mnie złapiesz. Jest nasz gitarzysta na scenie, jest to Arek Chojnowski, który właśnie się nagłaśnia. Zaczynamy od gitary. Już za chwilę będziemy również ruszać z pianinem i wokalami. Tak, Arek pozdrawia babcię. Fantastycznie. Okej, lecimy dalej. A tutaj jest nasza kolejna instrumentalistka, jest to skrzypaczka nasza Monisia. Monisia, co robisz, Monisia, w wolnej chwili? Podpisujesz umowy z czarną na białych, fantastycznie. Jakie to są kwoty? You guys are getting paid? No nie podpisuję umowy, robię raport na laboratoria, ponieważ poza jakimś życiem artystycznym jednak mam studia. Czyli jako jedyna z nas wszystkich koleżanka zarabia w tym zawodzie. Gratulujemy serdecznie, życzymy powodzenia i co tu Maxko kochano, ja tu nic z tego nie rozumiem. O godzinie 14:00 rozumiem, musimy zrobić małą przerwę dla ciebie, ponieważ co masz? Mam wejściówkę na laboratoria, więc. Wejściówkę na laboratoria. Będzie dzisiaj badać. Co będziesz badać? Dzisiaj będę badać. Będzie badać metody sprzedaży naszych biletów. Także idziemy dalej. Dobra, to w takim razie tak, tu jeszcze tutaj będą aktorzy wchodzić, jeżeli się obudzą i w końcu przyjdą do nas na próbę. Co ćwiczysz? Ćwiczę piórkowanie. Piórkowanie, to znaczy?
Takie palcowanie po kolei sobie palcza. Kolega ćwiczy palcowanie, fantastycznie. Jaki jest dla ciebie jest najtrudniejszy utwór? Nie ma takiego, fantastycznie. Jest to najlepszy gitarzysta, jakiego mogliśmy znaleźć. Są tylko utwory, na których bardzo mi zależy i są to utwory naszego kolegi, który jest bardzo słynny na Instagramie i ja też bym chciał być tak słynny i zbudować swoją pozycję na jego fejmie. Dziękuję. Rozumiem, że jest to Arkadiusz Bożdyński. Pozdrów widzów czarno na białych. Pozdrawiam widzów tego rasistowskiego portalu. To się wytnie. Dobrze, no to bezczelny. Ale... Jest również z nami jeszcze jeden aktor, którego też znacie już niekoniecznie z E-Gwiazdy. Też był u nas na E-Gwieździe, ale kolega ma też swój kanał na YouTubie. Co pijesz? Karol Osentowski przed wami. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja piję kawę z miodem, dlatego że mój dobry, bardzo znajomy powiedział mi ostatnio, że dobrze jest zastępować cukier. Takie tylko tak stanę wyżej, bo czuję się... O, teraz mam 1,70 m. Tak, i tak też robię. Pijcie dużo miodu. Dużo miodu. A to ja w takim razie nie wziąłem miodu. A to źle? Nie, bo ty masz dużo miodu gdzie indziej. Dziękuję bardzo. Pozdrów naszych widzów czarno na białych. Pozdrawiam widzów czarno na białych i gwarantuję, że jeżeli będziecie z Arkiem, no to Arek po prostu będzie robił coraz więcej takich wydarzeń, zapraszał coraz większe i fajniej, znaczy większych się nie da, mamy tu najlepszych artystów w całej Polski, więc zapraszam serdecznie. Oni to obejrzą po koncercie. Włączyli odkurzacz, więc zabieram się do pracy. Proszę. Idę tam też im pomóc trochę kurze pościerać, bo tu jest straszny bałagan, słuchajcie, jeszcze lecimy na próbę i widzimy się za chwilę znowu, pa! I would be honored if you would take me as I am. No i naszego backstage'u ciąg dalszy. Tym razem nasza Marta Burdynowicz, jeszcze ostatnia nasza aktorka, ostatni będą pierwszymi, która dotarła do nas właśnie przed chwilą. Nie no, żartuję, dobra, Martusia już jest od bardzo dawna, ale niestety jej buzia potrzebuje bardzo dużo pomalowania. Bardzo dużo. Im więcej, tym lepiej. Po prostu... Według mnie Martusia tak naprawdę nie potrzebuje w ogóle, bo jest przepiękna, ale jest różne, jakby to jest pasja, kochani, to jest pasja. Ja tu się ładnie jakoś przesunę do ciebie, Marto, jakoś tak zrobię tanecznym krokiem, mam nadzieję, że to uda, jak będę miał, uwaga. Ale kamera tego nie ujęła, uwaga, i... Footloose! Yeah! Kochani moi, oto Marta Burdynowicz, którą również znacie, również znacie z E-Gwiazdy. Marta Burdynowicz również śpiewa w naszym koncercie Mój Jestem Kawałek Teatru i oto kolejna osoba. Marto, dlaczego nie jesteś zestresowana? Ponieważ gardzę stresem. Nie, jestem trochę zestresowana, ale wpływa pozytywnie atmosfera, która tutaj jest, bo się wszyscy znamy, lubimy, jest miło, leci muzyczka i sobie żartujemy, gadamy. Jest fajnie. Fantastycznie. Zaproś naszych widzów do oglądania naszego kanału na YouTubie, a ja już uciekam na kolejne próby, byś mnie wołają, zapraszaj. Kochani, bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Jest dużo muzyki, fajnej atmosfery, fajnego flow i w ogóle bądźcie z nami. Pa! Przepraszam za wszystko, czego mi dałem. Chyba, że nigdy mnie nie słuchałem. No i mamy teraz sekundkę przerwy do naszego koncertu. Zostało jeszcze tylko 1,5 godziny, słuchajcie. Chciałbym wam przedstawić jeszcze dwie osoby. Jedna osoba to jest taka, bez której pewnych rzeczy dzisiaj by po prostu nie było, bo pomaga nam bardzo w organizowaniu pewnych spraw i trochę nas padła z nieba. Jest również aktorem, dzisiaj nie na scenie, ale jest po prostu mega, taką naszą trochę pomocną dłonią i tą osobą jest po prostu Kamil Frontczak, posłuchajcie. I ta osoba właśnie dzisiaj jest tu również aktor muzyczny, aktor, boże, teatralny, musicalowy, dokładnie, no tylko kabel pociągnę. Kamil Frontczak gra w musicalu Aida w Teatrze Muzycznym Roma. Kamilu, dzisiaj masz pomocną dłoń, dlaczego tylko jedną? Mam dwie dłonie, będę tutaj nadzorował wszystko, żeby wszyscy otrzymali link do koncertu i żebyście mogli obejrzeć to wspaniałe wydarzenie. Zapraszamy.
Gdyby nie on, połowa z was po prostu by tego nie obejrzała. Kochani, jeszcze jest taka osoba, tym razem nie aktor, troszkę wokalista, ale przede wszystkim reżyser, i tu już do niego idę, czyli nasz drugi prowadzący, ponieważ pierwszym jest Aneta Puławska, którą bardzo dobrze znacie, a przed wami Antoniusz Dicius, reżyser Teatru Muzycznego, Teatrów Muzycznych w Polsce. Proszę was. I jakieś pytanie panu zadam. Jak długo pisał pan scenariusz do tego, że tak powiem, przedsięwzięcia teatralnego, muzycznego, dzisiaj scenicznego? Ja mam to w głowie, nic nie musiałem napisać. I to się nazywa, proszę państwa, profesjonalizm, to jest ale, tak? Ale zobaczymy, na ile się profesjonalnie spełnię w swojej funkcji, jaką mi dzisiaj powierzono. No, myślę, że będziesz idealnym, specjalnym gościem, który jest dzisiaj typowo profesjonalnym, takim, jak to nazwać? Specjalistą od musicalu dzisiaj jesteś. Po prostu możesz tak tutaj zdradzić nam już, jakie musicale dzisiaj będą? No będzie Dawid Podsiadło, Zidygi, będzie Piotrek Cugowski. Piotrek Cugowski, The Musical, Podsiadło. Wiele innych również, bo to również Broadwayowskich. Podsiadło ostatnio miał premierę na tym. Broadwayowskich będzie jeszcze Lady Gaga. A, okej, okay, dziękuję bardzo. Także jak widzicie, wszystko jest przygotowane, ja się o nic nie martwię, wszyscy wiedzą, wszystko mają w głowie, wszystko jest na swoim miejscu, musicale również są na swoim miejscu, tam gdzie w radiu grają Podsiadło, tam i musicale, więc zapraszam was bardzo serdecznie. Już to nie uciekaj z kamerą, ja się rozłączam i dalej biegnę znowu na próbę. Pa, 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 pa! Znalazłem zastępcę Podsiadło, słuchajcie. Jest zastępca Podsiadło. Oto zastępca Podsiadło. Proszę bardzo, Dawidzie Podsiadło. Jakie utwory dzisiaj śpiewasz? Dlaczego nie ze swojego repertuaru? Twoja ostatnia płyta, Mało Miasteczkowe, po prostu podbiła nasze radiowe polskie stacje, a ty śpiewasz jakieś głupoty. Ale proszę mi, ja maluję pana Dawida teraz. Po. Także tyle wiem od pana Dawida Podsiadło. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pa. No i kochani, wracamy na scenę, jesteśmy już 35 minut przed rozpoczęciem naszego koncertu. Kamera z przodu, kamera z tyłu, wszystko będzie na żywo. Już się nie możemy doczekać, stresik trochę jest, ale jeszcze zapomniałem o jednej bardzo ważnej osobie, czyli menadżerka naszego studia, która właśnie testuje mikrofon. Przetestuj również i ten mikrofon, raz, dwa, trzy. To ja tu trzymam. Testuję ten mikrofon również. Dzień dobry. Menadżerka studia Aneta Puławska. Powiedz mi, Anetko, napisałaś również z Antkiem scenariusz do naszego koncertu. Jaka będzie najgłupsza wypowiedź, jaka pojawi się podczas tego koncertu? Na pewno Antka. I to jest to. Dobrze wybrnęła. I o to chodzi. Jeżeli coś się spieprzy, to Aneta wybrnie zawsze. Wybrniewa. No to co, pozdrów naszych widzów, naszych YouTube'owych czarno-na-białych i powiedz, co chcesz. Moi ulubieni widzowie, pozdrawiam was tak jak zwykle bardzo serdecznie i słodko pierdząco, tak jak to jest w moim wydaniu najlepsze. Zaraz widzimy się w innej kamerze. No i tyle. Pa.